Klasa bądź brak klasy to jest to, co ujawnia się w chwilach niepowodzeń, a co najmniej dużych wyzwań. I to dotyczy także partii politycznych. Udało się zebrać 232 tysiące podpisów pod wnioskiem o referendum, które ma na celu odwołanie Hanny Gronkiewicz-Waltz z funkcji prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Popatrzmy, jak reagują na to przedstawiciele partii rządzącej. No tak na przykład jak pan Andrzej Halicki, który twierdzi, że chyba doszło do złamania prawa i referendum będzie nieważne, bo w zbieraniu podpisów brała udział partia opozycyjna. Pani Kidawa-Błońska stwierdza, że takie referendum w ogóle nie jest poważne, ponieważ źli ludzie je organizują i mają złe cele. Podobnie i partyjna koleżanka Julia Pitera, która wręcz posuwa się do przytoczenia znanej od dawna obelgi frustraci i zaadresowania jej do tych, którzy chcą zmienić panią prezydent w Warszawie. A sama pani prezydent pobiła chyba wszelkie rekordy, stwierdzając, że to, że tych podpisów jest 232 tysiące o 102 tysiące więcej niż wymagana liczba ustawowa, to wcale jeszcze nie przesądza, że wszystkie one zostaną uznane. A zważywszy, że uznawać będzie ta komisja, którą niedawno szkolili specjaliści od Władimira Putina, to szczerość pani prezydentowej może się wydawać zdecydowanie nadmierna.